Hej, hej, kochani widzowie! Kanału Mistyczka witam Was serdecznie w Tarocie Tygodniowym dla wszystkich znaków Zodiaku od 3 do 9 kwietnia 2023. A zatem sprawdzamy sobie. Najpierw baranki idą jako pierwsze. Zobaczmy, energia tego tygodnia. Od 3 do 9 kwietnia 2023 dla baranków poproszę. Energia dominująca, prowadząca Was przez ten tydzień, drogie baranki, to będzie tym, czyli odwrócony pustelnik. Odwrócony pustelnik. Jeszcze tutaj może zmienimy kąt nachylenia, żeby po prostu było lepiej widać. O, myślę, że tak jest super. Odwrócony pustelnik. Manifestacja tej energii, poproszę, baranki, od 3 do 9 kwietnia 2023. Manifestacja odwróconego pustelnika dla Was to odwrócone dwie buławy. Cóż my tutaj z tego mamy? Mamy taką energię mocno izolacyjną, takiego troszeczkę um, usunięcia się w cień, um, ponieważ potrzebujecie dokonać jakiegoś wyboru. Macie tutaj dwie opcje. Trzeba tu coś rozsądzić, trzeba dojść do jakiegoś kompromisu, trzeba tutaj mm, wziąć pod uwagę to czego wcześniej nie widzieliśmy. Tu są takie zaskakujące, no jak to by was niespodziankami, y, sytuacje losowe, które mogą was w tym tygodniu zwyczajnie zaskoczyć. Sporo jest tu takiego lęku, bo widać w jednej i w drugiej energii y, coś takiego lękliwego, y, paranoicznego wręcz. Problematyczne mogą być następujące znaki. Panna, no bo pustelnik w odwrocie często ją oznacza, być oczywiście nie musi, bądź taki osobnik, czy osobniczka, która tutaj yy, opiera się na takich takich yy, energiach yy, iluzyjnych i, i, i bardzo, bardzo podejrzliwych, i mamy tutaj taką energię wręcz paranoiczną. Krótko mówiąc, tu mamy do czynienia z jakimś paranoikiem. Nigdy nie można wykluczać w przypadku wymienności energii, że ta paranoja może być też częścią Waszego doświadczenia bezpośrednio. W każdym razie tu jakiejś prawdy widzieć nie chcemy, bądź nie możemy ją, jej zobaczyć, bo jedna i druga energia mówi o takim zaślepieniu, nie? Może w otoczeniu, może w Was samych. To jest taka energia dość skomplikowana, dlatego że tutaj ym, 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 jesteście w takiej energii transformacji, która polega na tym, że trzeba szukać prawdy przede wszystkim o samym sobie. Zawsze. W tym układzie ym, trzeba pokonywać własne słabości, nie cudze, własne słabości. To jest o tyle trudne, że tutaj pewnych rzeczy nie widzimy. Natomiast ym, ta transformacja tutaj bardzo mocno się zaznacza. Na co możecie liczyć w tym tygodniu? No, widać, że tutaj będą jakieś trudności, piętrzących się trudności. Dlaczego? Dlatego, że odwrócona dwójka buław to rzeczywiście tutaj pokazuje pewne takie zdarzenia, na które też nie zawsze mamy wpływ. <laughs> Jasnym jest, że Człowiek jest taką istotą, która lubi mieć pod kontrolą swój świat i jakieś tam swoje wizje i plany. No a tu może być trudność, nie? Tu może być trudność. Może być też trudność dogadania się w ogóle też z jakimś innym znakiem ognia waszego trygonu. Natomiast to, co tutaj jest pokazane, to taka energetyka, jakby braku poczucia bezpieczeństwa, bo tutaj błądzimy po omacku. Odwrócony pustelnik nie widzi, a on tak idzie trochę na ślepo i na pamięć, nie? W tej odwróconej dwójce buław mamy taką energię braku samodzielności, że wy będziecie tutaj uzależnieni, bądź wasze decyzje będą uzależnione od, no jak widać, jakiejś drugiej istotnej osoby. I tu um, uwaga i przestroga przed podejmowaniem w tym tygodniu jakiejkolwiek decyzji, zwłaszcza jakiejś przełomowej i istotnej, dlatego, że tu podejmujemy mnóstwo decyzji złych, błędnych, i później trzeba się z tymi konsekwencjami mierzyć, tak? Więc unikajcie jakichś nierozsądnych spekulacji, jakichś podejrzeń, podejrzliwości. Trzeba być ostrożnym, ale nie paranoicznie ostrożnym, bo tutaj rzeczywiście mamy też za dużo jakiejś takiej wręcz chorej podejrzliwości. Dużo jest uczucia niepewności w jednej i w drugiej karcie, i ta energia jest poblokowana. Także widać, że do czegoś tutaj stracicie serce, chęć albo siły. Dużo takiego niepokoju emocjonalnego. Ym, dobrze, przesłanie na ten tydzień dla baranków. Poproszę, coś tu wylosowałam dla Was. Wiem, że jedyną pewną rzeczą jest nieustanna zmienność. Stan spokoju nie istnieje. No, w tym tygodniu nie będzie tego spokoju. Wszystko płynie. Dlatego nie przeciwstawiam się zmianom. Traktuję je jako coś pozytywnego i obracam na swoją korzyść. Ok, byczki. A byczki to wezmę z innej talii. Na będziemy robić. Tylko łyczek. Kawy i już byczki. Byczki w tygodniu od 3 do 9 kwietnia 2023 roku. Wasz sygnifikator mi mignął, czyli kapłan to jesteście wy. W dwójce kielichów, w dodatku, może coś będziecie świętować, albo się jednać, albo wybaczać komuś. Zobaczymy w ogóle, jaka tu będzie energia dominująca w tym tygodniu dla Was, byki od 3 do 9 kwietnia i manifestacja tej energii, poproszę. No, jest takie tutaj wyczarowywanie sukcesu, bym powiedziała. Mak wyczarowuje jakiś sukces. On tutaj staje przed publicznością i mówi, nie? Wygłasza jakiś tutaj swój punkt widzenia. Mamy tutaj energię jakichś konferencji, wyjazdów, szkoleń tego bym nie wykluczała, bo mak stoi przed publiką. Szóstka w też mówi: Jestem widoczny, jestem widoczna. Tutaj zmierzam prosto do jakiegoś sukcesu. Myślę, że, że w jakiś sposób zamanifestuje się ta wasza widoczność, a nade wszystkim widać, że to jest takie wyczarowywanie sukcesu, a czasami nawet można wyczarować coś z niczego, bo mag potrafi. Właściwie on ma tu wszelkie dane ku temu, by stworzyć coś fascynującego. Mag y, mówi o kontaktach, wielu, konta wielu kontaktach. Y, tu będziecie się y, z ludźmi spotykać, porozumiewać, przesyłać jakieś wiadomości, może już świąteczne życzenia, trudno powiedzieć. W każdym razie ten mag tutaj wciąż jest w ruchu i to jest taka energia ruchu słowa, bo tutaj dużo mówimy, tutaj dużo y, się komunikujemy. Taka jest istota tej energii. Są tu szanse i nowe możliwości, właśnie też na jakieś takie działania zawodowe, projekty zawodowe, bo tu jest ledwie początek, ledwie impuls. Ale mag mówi: Masz wszystkie narzędzia potrzebne do tego, by ten swój sukces najprawdopodobniej jakiś zawodowy wykreować, bo jednak szósta była w, najczęściej odnosi się do sukcesów zawodowych, mniej do jakichś tam takich. Spraw sercowych, oczywiście, być może, ale w tym układzie to ja bardziej tutaj wyczuwam, no cóż, yy, taką energię zmierzania do yy, właśnie yy, czegoś tutaj takiego fajnego w szóstce buław, takiego harmonijnego naszego rozwoju osobistego i zawodowego, bo szóstka to jest energia harmonii, prawda? Energia, która <laughs> wyraża się w zgodności też komunikacji. Ta komunikacja powinna między ludźmi przebiegać, w bardzo taki plastyczny sposób i ja nie widzę tutaj powodu do niepokoju. Czyli nie widzę jakiejś energii konfliktu, raczej przeciwnie można się właśnie pojednać. Rozmowy są tutaj bardzo ciekawe. Różne dyskusje, które dotyczą priorytetów, ustalania tych priorytetów. może dopiero właśnie może na nowo, bo Mac właśnie mówi o tych szansach, impulsach, mówi o odwadze, żeby się nie bać, żyć w zgodzie ze sobą, z rodziną. Ze światem i wtedy Twoje życie będzie bezproblemowe. I ja właściwie widzę taki bezproblemowy tydzień, po prostu. Bezproblemowy tydzień. Czyli, wiecie, no, może po prostu przychodzi taki czas, gdzie Wy się kierujecie sercem, kierujecie się z takimi potrzebami, yy, właśnie odniesienia jakiegoś sukcesu. Yy, jest taka dbałość też często w tej szóstce była o rodziny, o bliskie osoby. Yy, Zresztą takie jest nawołanie. Trzeba tu umieć zauważyć te inne osoby wokół siebie, zwłaszcza rodzinę, żeby nie pozostać takim samotnym jeźdźcem. Nie? Że nawet jeżeli odnosimy sukcesy, to żeby się nie okazało w ostatecznym rozrachunku, że zmierzamy donikąd, bo nie mamy z kim tego sukcesu po prostu dzielić. Nie? Macie takie nawołanie, żeby szukać też wsparcia w świecie duchowych opiekunów. Na pewno. Tydzień o dużej ilości energii, bo Mag jest bardzo energiczny. Szóstka buław też mówi, że dużo się pewnie będzie działało, dzia działo, a Wy będziecie działać. Także mamy takie działania zespołowe, mamy takie koleżeństwo między ludźmi, taką harmonię i upiększanie domu. Tu są nowości, tu jest upiększanie domu, czy w ogóle upiększanie, więc yy, jakieś nowości w sferze upiększania mogą być. Ktoś tu może być bardzo uczynny, może się do czegoś przydać, bo mamy tutaj taką energię naprawdę fajnej współpracy między ludźmi. Jakiś człowiek z charyzmą tutaj na pierwszym miejscu się pokazuje. Dobrze, przesłanie na ten tydzień dla byków i byczulinek. Wylosowałam Wam tutaj, mój wybór na dzisiaj to dać z siebie i zyskać to co najlepsze. Mhm. I bardzo prawdopodobne jest, że w tym tygodniu to zrobicie. Dacie z siebie wszystko, co najlepsze. Bliźnięta. Bliźnięta. Tydzień od 3 do 9 kwietnia 2023. Bliźnięta. Tydzień od 3 do 9 kwietnia 2023 roku. Poproszę moi drodzy o pokazanie wam takiej energii dominującej, prowadzącej was przez ten tydzień i jak ta energia najprawdopodobniej się zamanifestuje. Dość zmiennie, ale będzie takie dążenie do tego, by nam, to znaczy wam było dobrze, tak? Bo dziewiątka denarów mówi o tym, że my dbamy przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo. To jest energia singla, bądź po prostu osoby, która przede wszystkim musi zadbać o siebie, o swoje bezpieczeństwo. Nie tylko materialne, oczywiście też. Natomiast myślę, że tutaj będziecie wyznaczać jakieś swoje cele materialne. Tak, tutaj widać najbardziej, żeby jakiś właśnie materialny. Cel czy życzenie doprowadzić do końca, bo w dziewiątkach mamy wszelkiego rodzaju bilanse. Tutaj mamy energię pracy też w ogrodzie, wokół domu, takie drobne czynności powiedziałabym gospodarskie, począwszy od czyszczenia kryształów na święta, mycia okien i, i pielęgnacja ogródka. To naprawdę są w dziewiątce denarów takie prace blisko ziemi, gdzie trzeba sobie zwyczajnie ubrudzić ręce, które zresztą, jak widać, zależy, zależą od zmiennej pogody, raz słońce, raz deszcz. Może być to bardzo, bardzo dosłowne. Jakaś część tutaj żyje w pojedynkę, bo rozpadło się małżeństwo. Słońce w odwrocie mówi rozpad małżeństwa, ale wciąż nasz przeszłość prześladuje. Jakoś powracamy do tej przeszłości. Wciąż jesteśmy czymś rozczarowani, podczas gdy trzeba żyć tu... Pojedynkę, jakiś taki tutaj ten rys samotności w kontekście konieczności budowania sobie na nowo potrzeby bezpieczeństwa, może się w tym tygodniu po prostu odezwać. W jaki sposób trudno powiedzieć, bo to czytanie ogólne. W każdym razie, na co tutaj możecie liczyć w tym tygodniu? No, na manifestację tej energii dbałości o siebie i o swoje interesy w odwróconym słońcu czyli w czym tak naprawdę. W takiej energii, która przede wszystkim będzie albo hedonistyczna, czyli ja, tylko ja i nikt tutaj się nie liczy inny, albo. Wcale tak być nie musi, ale mamy taką energię przepychanki, jakiejś walki o władzę, bo jednak odwrócone słońce daje taki pewien rys waleczności, ale w ta... Waleczności to może złe słowo, bo waleczność kojarzy się pozytywnie, a, a tutaj niekoniecznie, nie? Tu mamy taką energię czasami konfliktowania się z ludźmi, czasami mamy takie poczucie, że. Jakiś sukces tutaj życiowy się opóźnia, że długo na coś czekamy i nawet jak coś przychodzi, to już tak nie cieszy. Więc może być tego typu, takie właśnie odczuwanie jakiegoś zysku, ale w kategoriach pytania, dlaczego tak późno, albo dlaczego tak mało, albo nie w takiej ilości, na jakiej liczyliśmy, tego typu rzeczy. Co jeszcze tu może być? No, myślę, że. Skoro to jest też energia pracy grupowej w odwrocie, a tu mamy pojedynczość, to znaczy, że jakoś ta. Nie ma tej wyrazistej charyzmy, nie? Nie ma tej wyrazistej charyzmy w tym tygodniu. Gdzieś na dalszy plan schodzą tutaj jakieś takie zdolności przywódcze wasze. Wy tutaj nie potraficie porwać za sobą innych osób. Tu naprawdę skupiacie się przede wszystkim na sobie, na swoich sprawach. No, i mamy być może jakiś konflikt z energią yy, czyją, no lwa, tak? Bo słońce w odwrocie to czasami problematyczny lew. I yy, 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 yy. mamy tu taką historię pod tytułem yy, chwilowy sukces, a później zaczynamy się zastanawiać, czy to rzeczywiście sukces. Dlatego, że tu mamy takie pozory: pozory wszystkiego w tym tygodniu, pozory bezpieczeństwa, pozory szczerości w kontaktach z innymi ludźmi. Dwa razy pokazaną silną energię, no, no jednak egoistyczną, jakby nie było, taką egocentryczną, wręcz arogancką, wręcz arogancką. I widać tę arogancję w tym tygodniu. Arogancję człowieka, arogancję władzy. Wy w tym tygodniu, ja mam wrażenie, jesteście wyłącznie wykonawcą, nie? Widać też jakiś aspekt zemsty. Nie wiem, czym to może być, ale odwrócone słońce to często zemsta. Dobrze, przesłanie dla bliźniąt na ten tydzień poproszę. Już losuję, losuję dla Was karteczkę. Co my tu mamy? <laughs> degustator miodu. Skąd pochodzi cały urok motyla? <laughs> Dość takie filozoficzne. Takie, takie z, w klimacie zen. No to sobie zastanówcie się, degustator miodu. W dziewiątce monet może być. Skąd pochodzi cały urok motyla? Okej, okay. tak teraz usłyszałam, ale nie wiem dlaczego, może bo, bo tak moją uwagę przykuwa to odwrócone słońce. Yy. Jakieś tu może być takie, jakaś taka żądza, jakaś taka pozorność, nie? Pozorność posiadania, yy. pozorność... Yy. Jakiegoś urojenia, takiego uro, urojonego widziadła, o tak bym powiedziała. Dobrze. Tak to poczułam, usłyszałam, a teraz lecimy dalej, czyli yy, raczki. Raki, tydzień od 3 do 9 kwietnia 2023, tydzień od 3 do 9 kwietnia. 2023, zobaczmy energię dominującą tego tygodnia dla raków. I jak najprawdopodobniej ta energia się zamanifestuje dla Was, kochane raki, dość walecznie. Walka o jakieś swoje bezpieczeństwo, o zyski finansowe, może być jakaś rywalizacja w tym zakresie, bo jedna i druga energia mówi o waleczności, o rywalizacji. <laughs> Natomiast y, macie świadomość celu. Wy wiecie, do czego zmierzacie. Królowa Buław jest bardzo silna. I namiętna, może w ogóle tu jest pokazana taka namiętność między rycerzem a królową. <laughs> aż za nie mówiłam <laughs> z wrażenia. Dobrze, teraz muszę zwilżyć. <laughs> Dobrze, aż odebrało mi głos, jak widzicie. Może wam odbierze też. W każdym razie rycerz denarów, no tutaj często jest to sygnifikator męski, tutaj królowa w kobieta, między nimi co się dzieje... Przede wszystkim to oni mają inne nieco potrzeby. Ona jest tu taka wrażliwa, namiętna, wybuchowa, gwałtowna, i ona chce szybko, a rycerz denarów ma inną energię. On idzie bardzo, bardzo powoli do celu. Mogą się jakoś niezgrać, nie? Na różnych poziomach, począwszy od spraw sercowych po sprawy biznesowe. Bo tutaj mamy powolny sukces, a tu mamy taką pewną energię szybkości. Chociaż dwie karty w pozycji prostej powiadają, że te energie mogą się wzajemnie jakoś motywować i wzmacniać. Bo tam, gdzie potrzeba spowolnienia, to ta energia pomaga, a tam, gdzie potrzeba przyspieszenia, to ta energia pomaga. Czyli mamy taką, powiedziałabym,. Takie wzajemne docieranie się, wzajemne docieranie się na, no, na różnych tutaj <laughs> terenach, również może być w alkowie, nie? Nie, nie tylko. Rycerz Denarów tutaj yy, każe się w tym tygodniu przede wszystkim zastanowić, yy, jak, yy, w jakim tempie ja osiągam swój sukces materialny i czy w ogóle, nie? Rycerz Denarów tutaj to może być rzeczywiście sygnifikacja konkretnego mężczyzny. To może być wasz wspólnik, to może być wasz kochanek, może być to mężczyzna z trygonu ziemi, byk pan na koziorożec. Bo często z tej energii ziemskiej, z tego żywiołu on się wywodzi. I czego on w tym tygodniu tak naprawdę chce? On chce tutaj jakiejś współpracy albo chce namiętności. Jedno albo drugie. Generalnie to jest taka energia przede wszystkim finansowa, więc odnoszę wrażenie, że, że głównie to on tutaj po to przyjdzie. I to będzie taka energia, która powoli, powoli, powoli w tym takim paradnym spoczynku systematycznie wypracowywuje jakiś sukces. I ja myślę, że tak, że wy właśnie powoli i systematycznie. Wypracowywujecie jakieś swoje mm, sukcesy zawodowe. Najprawdopodobniej, nie? Ym, on tu często przychodzi z taką informacją, właściwie z prezentem też przychodzi. Rycerz Danarów do tej królowej Buław przychodzi z prezentem. <laughs> przychodzi z prezentem, przychodzi z jakąś ważną informacją. Z jakąś propozycją, z czymś takim, co myślę, że sprawi Wam przyjemność, dlatego że ja widzę tu dużo takiej energii pasji, energii prezentów praktycznych, czyli wiesz, on tutaj nie przyniesie Ci byle czego, co wyrzucisz w kąt i nie wykorzystasz, tylko rzeczywiście on tu przynosi takie prezenty, które się do czegoś przydadzą, nie? Mamy tu sukces, który jest osiągany pracą systematyczną. Takie dużo realizmu jest w tym tygodniu, widzę. Tu już rak nie odpływa w jakieś fantazje. Mamy bardzo takie realistyczne podejście do życia, pomysł, który jest zyskowny Mogą, dla takich raków, które mają tutaj własną działalność gospodarczą. Mamy dochodowe inwestycje, mamy zyski z handlu. Mamy energię bardzo taką fajną, nie? Prezenty, zyski, dochody to jest tego typu rzecz, i widać, że Wy tutaj zachowacie spokój. Jest dużo spokoju w sytuacji, która może być też taka wybuchowa, bo ta królowa jest wybuchowa. Ona mówi o takich sytuacjach, gdzie czasami kłębią się nad nami te chmury. Niemniej jednak widzę stabilność, widzę stabilność, nic prawdopodobnie tej Twojej równowagi wewnętrznej nie naruszy, i tyle. Widzę jakieś postępy, widzę jakieś postępy, widzę, że Twoje wysiłki tutaj będą dość mocno sprecyzowane, bo w chlowej buław tak naprawdę jest się z czego cieszyć, jest się z czego cieszyć. Tydzień zaliczyłabym do udanych. <laughs> Przepraszam. Dlaczego? Dlatego, że w manifestacji mamy tę królową buław w pozycji prostej, która tutaj pokazuje taką waszą pewność siebie, zwłaszcza kobiety, raczyczki, duża ilość energii, systematycznie ją wykorzystujecie, macie taką różnorodność w tym tygodniu, sporo fajnych takich emocji. I taka naprawdę dużo realizmu. Jedna i druga energia, jedna i druga. Mówi, ja realnie oceniam moje możliwości, nie? Mam pozytywne podejście do ludzi. Na co można liczyć w tym tygodniu? Też na jakiejś znajomości. Mamy taką energię daru przekonywania, też jakiegoś naszego znajomego, przyjaciela. No i raczyczki, no to widać, że tutaj bardzo są atrakcyjne seksualnie. Dużo tutaj kobiety macie takiego uroku osobistego i w tym tygodniu możecie jak magnes, tak charyzmatycznie wręcz przyciągać jakiegoś rycerza denarów. Do Dobrze, yy, przesłanie na ten tydzień dla raków. Dzisiaj dopuszczam do głosu także innych. No myślę, że jest to możliwe w tych energiach. Dowiodę sobie, że potrafię słuchać i że niekoniecznie na każdy temat muszę mieć i wypowiadać własne zdanie. Okej. Okay. Lwy ilwiczki. Tydzień od 3 do 9 kwietnia 2023 dla lwów i lwiczek. Tydzień od 3 do 9 kwietnia 2023 dla lwów i lwiczek. Energia dominująca tygodnia, co Was będzie prowadzić w tym tygodniu i jak najprawdopodobniej ta energia się zamanifestuje. Może być kłótnia bądź proces sądowy między braćmi w rodzinie o jakieś pieniądze. Mamy takie duże skomstwo tutaj, zamykanie serca i dostępu do kasy. Energia, która mówi o zagrożeniu takiego poczucia bezpieczeństwa. Jest jakiś konflikt na horyzoncie bądź rywalizacja, bo piątka Buław mówi: My walczymy tutaj o coś. Tematy mogą być różne, natomiast najczęściej ta walka Polega na tym, że tu dużo osób się angażuje w coś, w jakiś niby wspólny plan. Niemniej jednak yy, każdy ma inne zdanie. Taka burza w szklance wody, bym powiedziała, burza w szklance wody. A burza w szklance wody, wody polega na tym, że w warunkach konkurencyjnych mamy tę burzę mózgów albo właśnie jakiś konflikt dość to może być takie ryzykowne nawet momentami ale w gruncie rzeczy powiedziałabym cała para w gwizdek dominuje energia skomstwa i egoizmu niestety jest to taka nieumiejętność cieszenia się z życia któregoś z tych członków w tej piątce rodziny bądź jakiejś grupy ludzi i generalnie mamy tu samych egoistów Taki egoizm może się skończyć niestety utratą jakichś pieniędzy albo po, takim poczuciem braku bezpieczeństwa, że my naprawdę nie wiemy do końca na czym stoimy, nie? Procesy sądowe też możliwe, oczywiście oceniajcie sytuację realnie, czyli te, które no, mają teraz taką y, sytuację i, i, i tyle, nie? To, to wy wiecie najlepiej. Czytanie jest ogólne, więc tutaj trzeba sobie po prostu zawsze dopasować. Piątka buław generalnie mówi o takiej właśnie energii kłótni, o tej burze w szklance wody, o tym, że my tutaj jesteśmy w jakiejś sprzeczności, trudno jest tu uzgodnić jakieś cele i działania. Wikłamy się nie do końca w swoje kłopoty, czasem właśnie w cudze. Dużo jest takich problemów też zwyczajnie z koncentracją podczas nauki. Nie, taka energia, która mówi, że premiowana jest w tym tygodniu pokora i jakieś wyrzeczenie. I to jest sytuacja, która wynika z ostatnich lat, może nawet pięciu lat. Trzeba teraz poszukać sobie stabilności, trwałego oparcia. W czymkolwiek. A tu może być to trudne, bo niestety hmm, ktoś tu jest bardzo, bardzo beztroski w tej rodzinie bądź w grupie ludzi. Na tyle beztroski, że aż tutaj krew człowieka zalewa. Mogą się pojawić jakieś nowe możliwości. Yy, tylko w tych nowych możliwościach tu jest powiedziane tak. Yy, My tu musimy zrobić takie rozgraniczenie, taki przesiew, jakichś mało życzliwych ludzi od siebie odciąć. A widzę jakąś zazdrość, widzę jakieś plotkowanie taka energia bardzo, bardzo niezgodna, konfliktowa. I skoro ta energia tutaj w tej odwróconej czwórce denarów zechce się zamanifestować, no to cóż mogę powiedzieć? Od razu otrzymacie yy, radę, nie? Yy, przyjrzyjcie się, w jaki sposób zdobyliście swój majątek. Czy uczciwą drogą, yy, czy nieuczciwą. Bo czasami tutaj mamy yy, konieczność ukrywania tego, co posiadamy. A to jest powiedziane, i tak prawda wyjdzie na jaw, nie? Yy. Jest tu jakiś konflikt w grupie ludzi, w jakimś zespole, i wygląda to tak, że ktoś w tym zespole nie chce się dzielić. Posiadaną władzą, oczywiście. Nie chce się dzielić posiadaną władzą. Możecie odczuć takie po prostu zachwianie bezpieczeństwa. Najbardziej materialnego, ale nie musi być. W tym tygodniu może być dużo też takich nieprzewidzianych wydatków. Od, od po prostu tak sobie, nie? Nagle dostajecie jakieś rachunki do zapłacenia. Albo dużo więcej niż myśleliście, mogą być takie straty finansowe. Wam się w ogóle za bardzo nie będzie w tym tygodniu chciało pracować, bo tu jest taka niechęć do pracy. Albo są jakieś podejrzane, lewe interesy w tej grupie ludzi, nie? Takiej skonfliktowanej, gdzie trzeba zadbać o wspólnotę, a to tak słabo wychodzi. No dobrze. Przesłanie na ten tydzień dla lwów już tutaj dla was losuję i coś tu wylosowałam. Wiem, że niepowodzenia to tylko nieoczekiwane przeciwności, które ustąpią, a sukces nadejdzie prędzej czy później. No to super, tego się trzymaj, że ten sukces prędzej czy później nadejdzie pomimo trudności. Takie masz lewku przesłanie. I pannice teraz. Młyczek, kawę i już. A co tam u pani nic? Kawalerów oczywista. No, tarot tygodniowy dla panny od trzeciego do. 9 kwietnia 2023. Jeszcze raz. Energia dominująca tego tygodnia dla panien. To, co was prowadzić będzie, i manifestacja tej energii poproszę. O, jej, jakieś takie. Pozamykanie w swoim umyśle, bo ósemka mieczy to tak albo działa w sieci, albo czuje się, jakby była w sieci, czyli w pułapce. Ja myślę, że dojdziecie do jakiegoś kompromisu, bo w paziu mieczy mamy energię młodą, mamy energię y, jakiejś propozycji, i na tej poduszeczce pokazana jest jakby runa gebo, nie? Mimo trudności, jakoś się dogadujemy. Ale to jest zawsze taka decyzja doraźna, bo paść mieczy mówi doraźnie, na ten moment podejmujemy decyzję. Może ze względu też na dobro dzieci, trzeba się tu będzie z kimś dogadać. Yy, energia nie jest łatwa i prosta. Yy, dlatego, że ósemka mieczy mówi o takim splątaniu, o takim poczuciu, że, jest, że jesteśmy w matni, w pułapce że coś nas właśnie w miejscu zatrzymuje. Na szczęście ta manifestacja w paziu mieczy mówi o pewnej takiej chęci odkrywania wyjścia, wyjścia z tej trudnej sytuacji i najprawdopodobniej zaowocuje to jakimś kompromisem, podpisaniem umowy, dojściem do przynajmniej jakiegoś doraźnego rozwiązania. W paziu Mieczy jest dużo doraźności. O tym warto wiedzieć, że to, co w tym tygodniu zostanie postanowione, to nie jest na zawsze, to nie jest jakiś pewnik. Trzeba będzie do tematu prawdopodobnie wrócić i jeszcze go weryfikować. To jest bardzo ważne, nie? żeby mieć świadomość właśnie jakiejś takiej tymczasowości. To tak jak yy, przy retrogradacji Merkurego. Możecie podpisać jakąś umowę, czy możecie się z kimś dogadać, ale prawdopodobnie konieczna będzie korekta. Dlaczego? No, bo może został popełniony jakiś błąd, może były jakieś niedomówienia, trzeba będzie jeszcze dokonać rewizji czy w ogóle y, poszukać jeszcze jakiegoś lepszego rozwiązania. To na jedno wychodzi, nie? Ósemka mieczy y, prowadzi was przez ten tydzień. Mówię, to są takie działania sieciowe. W takim najlepszym rozumieniu tej energii to mamy po prostu pracę. Taką um, pracę czy takie zajęcia um, dosłownie w internecie, bo ósemka mieczy to często po prostu internet. Zwyczajnie. I wtedy w porządku nie widzę tutaj nic, co byłoby um, jak, jakąś taką nieprzyjemną energią, nie? Może w tej sieci, w tym internecie też będziecie coś odkrywać nowego, bo zobaczcie: Paśmie, czy to jest też odkrywca. To jest taki młody odkrywca, wynalazca. On lubi nieznane rewiry, bo jest bardzo ciekawy świata. Tu mamy człowieka, który przychodzi z jakąś propozycją. No bo generalnie wszyscy, wszystkie te pazie przychodzą z propozycjami. Z czym on przychodzi? On czasami przychodzi z pomocą, zwykle na tego człowieka. No, można liczyć, nie? Można, można. Co nam z tego tutaj wychodzi? Że może w warunkach jakiegoś tutaj pozamykania mogą, może możecie liczyć na pomoc jakiejś młodej osoby, mogą być tu jakieś ciekawe informacje z internetu, bądź w ogóle ciekawe informacje, jakieś takie dobre wiadomości. A często tutaj w, w parze tych, tych dwóch kart mamy takie uzdolnienia manualne, że zwyczajnie będziecie coś majsterkować i naprawiać. W ogóle ja bym powiedziała, że ten tydzień to jest naprawa. Naprawa relacji, naprawa stosunków, naprawa sprzętu, mm, jakieś negocjacje, umowy. Tak, powiedziałabym naprawa. Naprawa sieci też może być, <laughs> sieci jakiejś w takich aspektach wiecie, technicznych, technologicznych. Tak bym to powiedziała, że tutaj właściwie to co trudne do zdobycia, to ja bym powiedziała, że tutaj będzie taka energia próby przybliżenia się do celu. Ale widzę jakieś, mimo wszystko, wychodzicie z jakiejś szarpaniny. Skoro to jest manifestacja, to ja myślę, że będziecie tutaj preferować taki spokój, obcowanie z pięknem przyrody. Nawet jak mamy tutaj działania wśród ludzi, to i tak widzę człowieka, który w tym tygodniu przynajmniej woli tych ludzi unikać, jakoś tak wolicie sami być, widocznie jakiś taki powód tutaj będzie. Jaka jest rada na ten tydzień, żeby bronić swoich przekonań? Żebyście nie byli zbyt ustępliwi w tych doraźnych jakichś porozumieniach. Owszem, zgoda buduje, natomiast pamiętajmy, że Wasze przekonania i to, w co wierzycie, jest na tyle istotne, że nie można z tego w żaden sposób rezygnować. Na pewno, gdybyście tu byli zaatakowani przez jakąś tutaj sieć, bo widać, to macie się nie poddawać, macie tutaj. Bazować na, na wiedzy, na posiadanych informacjach, bo to jest najpotężniejsze oręża. To jest słowo, to jest wiedza, to są informacje. Zresztą mamy tutaj taką energię też ucznia, mamy energię zdobywania wiedzy, informacji, yy, ważnych jakichś spotkań. Tylko te spotkania to takie niespotkania. Ja mam wrażenie, że niby spotkanie, a i tak wolicie być sami albo musicie, nie? I tyle. Także przychodzi czas podejmowania decyzji, takiego zdecydowanego działania, żeby tutaj rozpocząć jakiś nowy etap, nie? Nowy etap dotyczący może nauki, a może większej wolności i niezależności. Powinno być więcej tej wolności i niezależności, dlatego że paśmie czy uwalnia się z tej sieci, tak czy owak on się uwalnia. Także dobrze. Także dobrze, przesłanie dla panny na ten tydzień. Poproszę, co my tu mamy. Najlepszą obroną jest atak. Najlepszą obroną jest atak. No tak, tu się można bronić. Paśmiecz mówi: nie atakuj pierwszy, jeśli nie ma takiej potrzeby. A może będzie taka potrzeba. Najlepszą obroną jest atak. OK. No, nie wiem, do czego to przypiąć. Piszcie w komentarzach, jak ten tydzień się skończy, bo panny są różne, więc tu mogą być naprawdę sytuacje, o których ja pojęcia nie mam. Waga. Waga tydzień od 3 do 9 kwietnia 2023 roku coś świętuje, bo trójka kielichów mi mignęła. Jakieś romanse, trójkąty, świętowanie, celebry, wspólne spędzanie czasu. A może nie, po prostu tylko mignęło. Może to jest jakieś tło. Od 3 do 9 kwietnia 2023, waga, energia dominująca tego tygodnia to, co was będzie prowadzić przez ten tydzień i manifestacja tej energii, poproszę. A bardzo ładnie, bo tutaj mamy bramę jakąś taką nową przestrzeń która się otwiera przed wami tak jakbyście wchodzili w przestrzeń równowagi finansowej. Bo tu mamy wejście, tutaj po prostu coś zostało zasiane wcześniej, prawda? Więc zbieramy efekty ciężkiej pracy, szóstka denarów mówi o bezpieczeństwie finansowym, mówi też o otrzymywaniu prezentów. No nie wykluczałabym tutaj takiej sytuacji przepływu gdzie coś dostajecie, jakieś pieniądze bądź prezenty. W każdym razie jest tu taka energia harmonijna, energia, która mówi o tym, że proces dawania i brania pozostaje w równowadze, więc zawsze, zawsze dobrze, że mamy do czynienia z taką wzajemnością, gotowością niesienia pomocy i otrzymywania. To jest taka, wiecie, energia charytatywna, energia też filantropijna, która dużo z siebie daje. Otwiera się przed Wami taka fajna przestrzeń, yy, przestrzeń. Powiedziałabym, emocjonalnej podróży. Nie wykluczam, że może już planujecie tutaj podróż też fizyczną gdzieś do jakiegoś odległego kraju. Natomiast y, mam wrażenie, że pogodziliście się z jakimiś y, negatywnymi doświadczeniami z przeszłości i teraz jesteście gotowi, y, żeby po prostu y, co robić y, kontynuować tę podróż. Podróż po sukces, bo tutaj o to chodzi, nie? Na co możecie liczyć w tym tygodniu? Na wsparcie ze strony jakiegoś przyjaciela, bo i ten pomaga, i ten pomaga. Sami też możecie z siebie wiele dać, zaoferować. Mamy taką energię właśnie mocno przyjacielską. Może być dużo kontaktów towarzyskich, tego bym nie wykluczała, bo trójka często mówi o nawiązywaniu kontaktów, również nowych znajomości, także tu się może sporo dziać i generalnie ta energia jest dość taka przyjemna, jak widać. Przyjemna. Mamy tutaj takie poczucie, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Takie poczucie zgodności z ludźmi. Myślę, że ten tydzień należy zaliczyć do udanych, dlatego że w manifestacji przede wszystkim macie taką sytuację, kiedy rozważyliście już wszystkie za i przeciw. I Energii tutaj jest na tyle dużo, że do tego swojego wyznaczonego celu po prostu y, zmierzacie. I ja widzę też, że bez trudu znajdujecie popleczników, znajdujecie y, ludzi y, czy osoby, które po prostu będą Was wspierać w działaniach. Bo jedna i druga energia mówi o wspieraniu, prawda? Nie ma tu rywalizacji, jest raczej energia współpracy, y, energia y, owocnych negocjacji jakichś. Y, bardzo to jest takie kreatywne, i jest też taka wasza przedsiębiorczość, taka też aktywność społeczna. Mamy takich społeczników, takich ludzi, którzy mówią, razem to my tutaj yy, zdziałamy dużo, dużo, więcej, nie? Jesteście w tym tygodniu bardzo tacy towarzyscy. Tych kontaktów tu z ludźmi nie zabraknie. Umiecie te kontakty nawiązywać i podtrzymywać, i dużo odwagi jest u Was. Bardzo dużo odwagi, żeby sięgnąć po, po to, czego Wy tutaj chcecie. Najbardziej pewnie po jakieś pieniądze. No tak to przynajmniej wygląda. Mhm. Dobrze. I przesłanie dla Was. Przesłanie dla Was, drogie Wagi, to trzeba przemilczyć drugą stronę życia, tę zjadliwą. Teraz jest czas na żart, na chichot historii i Twój autonomiczny uśmiech. Dobrze, niech zatem tak będzie. Autonomicznie się uśmiechaj. Któż tam dalej po naszych wagach? Skorpionki i skorpioniczki w tygodniu od 3 do 9 kwietnia 2023 roku. Skorpiony od 3 do 9 kwietnia 2023, a zatem sprawdzamy. Mani manifestacja to później. Energia prowadząca, energia wiodąca tego tygodnia, co Was prowadzić będzie? I jak się ta energia zamanifestuje. W braku porządku i w jakichś takich marzeniach. Takie, to jest takie, taki sen na jawie, bym powiedziała. Sen najawie. Dobrym aspektem tego tygodnia jest dostrzeżenie jakichś możliwości, których wcześniej nie widzieliście. Bo troszeczkę to jest tak. W tym chaosie jest metoda, w tym nieporządku, w tym bałaganie też jest jakiś. Sposób na wyjście z problemów. A dlaczego z problemów? Dlatego, że macie w tym tygodniu do czynienia z energią hiperkrytyczną, despotyczną i zabałaganioną. Odwrócony cesarz to może być problematyczny baran to może być szef, mąż, ojciec to jest generalnie energia uciążliwego patriarchatu, albo tu mamy taki despotyzm, cynizm tej, i ignorancję władzy taką autorytarną osobę. Bądź taką postawę, bądź taką sytuację, gdzie po prostu y, trudno się przez to przebić, nie? bo odwrócony cesarz jednak, y, on wie najlepiej. Ja wiem najlepiej, mówi odwrócony cesarz. Ja wiem najlepiej. Czy on wie najlepiej w siódemce kielichów, to on tak bym powiedziała, dość mocno błądzi. Może wy idealizujecie zwłaszcza kobiety skorpioniczki, tego cesarza, ponieważ widać, że jest to persona. Bardzo interesowna i skupiona na sobie, przede wszystkim na sobie i swoich interesach, a w siódemce kielichów my idealizujemy partnera bądź jakąś sytuację, nie? Zakładamy różowe okulary i nie widzimy wad. Jaki może być ten tydzień, bądź na co go najlepiej wyzyskać? Ja myślę, że na zrobienie porządków w domu, zagrodzie, w emocjach i wzmocnić swoje siły życiowe. A to przy okazji zapraszam na Rejki 12 kwietnia. Będziemy wzmacniać siły życiowe. W każdym razie, siódemka kielichów tutaj pokazuje taką konieczność poszukiwania właśnie wiedzy duchowej, medytacji, kontemplacji, żeby tak porozmawiać nie z tym, co cesarskie, tylko z tym, co boskie, czyli z wyższym, ja, tak? Znaki od losu tu będą przychodziły i tu ta energia będzie bardzo subtelna. Ona będzie Wam mówiła. O czym w jaki sposób znaleźć wolność? W jaki sposób znaleźć wolność? Mogą być takie sytuacje niedowierzania, że Wy tutaj będziecie wątpić, będziecie tutaj wahać się, co dalej zrobić z tym cesarzem, z tą energią jakiegoś nieporządku. Natomiast tu jest powiedziane, po prostu trzeba go anulować. To znaczy, tu nie ma innego wyjścia, jak odrzucić te troski przestać cierpieć i jest powiedziane, ty nie musisz y, skorpionie nieść ze sobą do końca życia y, tej energii, y, tego bałaganu, nie? Tu trzeba odzyskać y, utracony czas, odzyskać pieniądze, bądź odzyskać utracony spokój. Wtedy tylko będzie można znaleźć to ukojenie. Y, natomiast widać tu zwłokę, widać jakąś niepewność związaną z tym odwróconym cesarzem, y, y, bo on tutaj, no mimo wszystko bardzo przeszkadza w tym tygodniu. Może być to też taki zwykły pijak. Odwrócony cesarz przy siódemce kielichów pokazuje mi pijaka, lekomana, narkomana albo kogoś totalnie odrealnionego, nie? Oczywiście jest tu energia jak najbardziej męska. Więc ten wątek, czy taki rys po prostu energetyczny tutaj mocno się zamanifestuje w tym tygodniu. Prowadzić was będzie energia, która po prostu chce czego tak naprawdę yy. uświadomienia sobie, że jeżeli nie macie wsparcia, a niestety tu może z tym wsparciem być bardzo ciężko, to yy. Nie ma się co zamartwiać, że, że jesteśmy tutaj jacy, jacyś sami na polu bitwy, że po prostu macie dość siły, żeby z jakichś trudów wyjść. Wy w ogóle jesteście teraz w jakimś takim przygniatającym okresie życia. Macie taką ucieczkę od realności, w jakiejś fantazje, żeby nie myśleć o problemach, natomiast w tej samotnej walce z tym przytłoczeniem <laughs> liczy się taki wasz aktywny sprzeciw. My, wy musicie nauczyć się powiedzieć nie twardo mówicie nie twardo macie powiedzieć nie albo temu odwróconemu cesarzowi albo w ogóle takim y, sytuacjom y, nadużyć nadużyć względem was nie tu może być zagrożone poczucie bezpieczeństwa poczucie stabilizacji materialnej y, może być y, zagrożona taka energia waszego autorytetu który sobie budowaliście długo przez lata Także najważniejsze w tym tygodniu będzie taka pamięć o odpowiedzialności, nie jaka na tobie ciąży. Odpowiedzialność. Odpowiedzialność również czasami mówi, że aktywnie trzeba wyrazić swój sprzeciw. Czyli nie migać się od odpowiedzialności, tylko powiedzieć nie, wyrazić się, określić. Dobrze, przesłanie na ten tydzień dla Was, drogie Skorpiony. Szelest oznacza, że ja tutaj losuję, i właśnie wylosowałam. Kim jestem? Poznanie człowieka zaczyna się od poznania samego siebie. Tylko ten, kto poznał siebie, może poznać innych. No dobrze. Pod rozwagę. Strzelczyki. Strzelec od 3 do 9 kwietnia 2023, energia dla strzelca. Od 3 do 9 kwietnia 2023 roku zobaczymy, energia dominująca tygodnia, co Was będzie prowadzić i manifestacja tej energii. Mało macie do powiedzenia, powiedziałabym, w sprawach, które Was bezpośrednio dotyczą, bo jakieś decyzje mogą zapadać ponad Waszymi głowami. Z czego oczywiście strzelec nie będzie ani zadowolony, ani dumny. Tu nie ma powodów do dumy i chwały. To jest raczej taka energia wahań i zastanawiania się, czy ja jestem w dobrym miejscu, czy powinienem się przeprowadzić, czy może powinienem zmienić jakiś kierunek może ścieżkę kariery zawodowej, a może coś innego bo to jest trudność z dogadaniem się z rodziną, z najbliższym środowiskiem, bądź również zawodowym, dlatego że szóstka mieczy w odwrocie mówi ja zmierzam do jakiegoś portu docelowego, ale wciąż są jakieś opóźnienia. Sytuacja jest dość trudna, decyzja musi być podjęta, muszę się tutaj liczyć też z konsekwencjami tej decyzji, ze zdaniem innych osób. A tutaj jest duża różnica zdań, powiedziałabym. Ta część rodziny, również tej zawodowej, ma inne zdanie na określony temat, wy macie inne, i tutaj tego dialogu w tak zwanym partnerstwie praktycznie nie ma. Jeden chce prowadzić rozmowę, drugi się miga od tej rozmowy, ucieka. Więc jest taka energia ciężkiej pracy, którą trzeba tutaj rozpocząć, nie? w jakiejś grupie ludzi, bądź nad samym sobą. Również tego bym nie wykluczała. Sprawy nie idą tutaj po naszej myśli, ponieważ mamy tutaj, brakuje dyscypliny, tu nam się nie chce. Ta dziewiątka denarów w odwrocie mówi, że priorytety są źle określone. Trzeba jeszcze raz tutaj coś przeformułować, zastanowić się, co w tym momencie jest najważniejsze. Najważniejsze ma, tu być, ma być zmiana miejsca, Odważna taka zmiana miejsca, ruszenie tyłka i udanie się w jakąś inną drogę, zupełnie zmiana kierunku i kwestie tutaj finansowe, zarabiania pieniędzy, nie? Jakaś część tutaj ma pokazane pranie brudnych pieniędzy, brudne pieniądze, jakąś defraudację, ciężką taką energię oskarżeń. No, oczywiście strzelce są różne, więc tutaj będą miały też i różne sytuacje rzeczowe, nie? Generalnie dziewiątka denaru w odwrocie mówi o braku zaangażowania. Jest to taka energia, kiedy yy, my sami tutaj nie tworzymy warunków sobie, tylko yy, niestety zależy coś od kogoś, od decyzji urzędowych bądź yy, innych ludzi. Ponieważ wy tu biernie czekacie, wy tu bardzo biernie czekacie na jakąś decyzję, aktywności po waszej stronie nie ma w ogóle w tym tygodniu wcale, więc może chodzi o tę sferę materialną, gdzie wy po prostu, tak jak powiedziałam, wszystko to, co dotyczy budowania jakiegoś autorytetu zawodowego, rozgrywa się poza, poza wami. Jesteście jakby wytrąceni z rytmu, takiego naturalnego rytmu. Czasami tutaj jest duża taka troska o zdrowie, bo zwyczajnie yy, gorzej się tutaj dzieje, nie? Gorzej się tu dzieje. Na co postawić w tym tygodniu? Ja myślę, że przede wszystkim yy, naprawdę. Bo ja tu widzę takie podejrzenia o jakieś ryzykowne decyzje. Widać jakieś takie oszustwa czasami finansowe. Widać, że można tutaj stracić sporą część dochodów właśnie poprzez takie to zagubienie się w czymś. Jakaś część strzelców tutaj też widzę, że ma zainteresowania militarne. Widzę tu myśliwych, takich łowców, takich prepersów, którzy tu uprawiają jakiś survival to tutaj uważajcie, bo wszystko musi być na legalu, albo przynajmniej, w ogóle tutaj widać taką energię jakiejś blokady energetycznej, nie? Strzelec ma tutaj też się wystrzegać takiej energii, ja wiem najlepiej, bo to nie jest prawda, nikt nie wie najlepiej. Tu czasami posłuch jest wymuszany siłą i w tym tygodniu może tak być, że też możecie być do czegoś po prostu przymuszani, możecie być takimi zakładnikami, Sytuacji, nie? że ktoś będzie chciał na Was wymusić jakąś decyzję, więc nie dajcie się, po prostu się tutaj nie dajcie. Trzeba tu będzie popracować nad swoimi wizjami, nad swoimi priorytetami, nad swoim zdrowiem, ewentualnie zachować taką neutralność i rezerwę wobec kogo? Tego człowieka, który tutaj chce na Was coś wymusić. I tyle. Widzę też takie typowe zachowanie biznesmena, nie? Kogoś, kto, taki mężczyzna w garniturze, który tutaj po prostu to, co widzi, to widzi tylko pieniądz. I, i tu mamy taką energię, jakichś takich ryzykownych działań, ale naprawdę takich bardzo, bardzo ryzykownych działań. No, i tyle. Trzeba dostrzec inne wartości niż tylko wartości materialne. Przychodzi taki czas refleksji, czas właśnie zatroszczenia się o niedomagania w ciele nie? zdrowotne. Temu się tutaj trzeba przyjrzeć i spróbować mieć większy wpływ na własne życie po prostu. Mm -hmm. Przesłanie na ten tydzień dla strzelczyków, już tutaj mama. Będę dzisiaj pamiętać o tym, że lepiej cieszyć się z tego, co potrafię, niż złościć, dlatego, że czegoś nie potrafię. Ok, koziorożce. Koziorożce, tydzień od 3 do 9 kwietnia. 2023. Sprawdzimy za chwilę energię dominującą tego tygodnia, czyli co Was będzie prowadzić. Koziołki, tydzień od 3 do 9 kwietnia 2023 roku. Poproszę. Energia dominująca tygodnia i manifestacja tej energii. Na wejściu jest taka lampka alarmowa, żeby ktoś nie nadużył waszej gościny, waszej życzliwości, uprzejmości, być może. Mamy tutaj przede wszystkim taką stabilizację materialną. Król Denarów wie, czego chce, zmierza do celu. Jest to energia mężczyzny, który jest tutaj wsparciem, czasami energię z urzędu. Ktoś taki tutaj. Przychodzi, być może, by Was wesprzeć, albo po prostu Wy sami sobie tutaj z tą materialną stroną życia radzicie. Niepokojąca jest na wejściu ta energia odwróconej dziewiątki kielichów, bo ona mówi w najlepszym przypadku o samozadowoleniu z siebie i czekamy z założonymi rękoma, aż manna z nieba spadnie. I niewykluczone, że, że, że coś takiego nawet może się tu zdarzyć. A najbardziej taka najgorsza odsłona to takie spoczywanie na laurach, nie? że król denarów to jednak pragnie przede wszystkim bezpieczeństwa. Więc tak troszkę może osiąść na laurach, bo on za bardzo nie chce zaryzykować, bo tu nie ma skłonności do ryzyka. Tu jest raczej taka skłonność do stabilizacji, do trzymania się dość takich konserwatywnych trendów. Coś takiego tutaj widać. nie? Ja myślę, że tu dużo jest takiego samozadowolenia yy, i to już nieistotne, czy to jest uzasadnione, czy nie, bo być nie musi. Yy, natomiast gdzieś ta energia yy, dominuje. Oczywiście <laughs> mamy tu też czasami nieproszonych gości. Nie do końca jesteśmy zadowoleni z jakichś kontaktów bądź wizyt, dlatego że. Yy, <laughs> Kto przychodzi w odwrócony dziewiątce kielichów do nas? Przychodzą y, ludzie, którzy y, tak się użalają nad sobą, którzy chcą, by się tutaj nad nimi litowano, obciążają y, własnymi problemami innych ludzi. Oczywiście nie można wykluczać, że to może być też i wasza część energii, bo energie są wymienne, więc może i taki koziorożec być tutaj, że będzie tutaj próbował obciążać innych swoimi jakimiś własnymi. Kłopotami albo niepewnością czy strachem zarażać, czy... ale myślę, że przede wszystkim to tutaj my sobie pobłażamy. Pobłażamy sobie. Jakieś koziorożce, tu będą sobie pobłażać. W jaki sposób pobłażać? Yy, finansowo, tu są jakieś wydatki na różne rzeczy. Odwrócone dziewiąty kielichów, to są drogie samochody, to są dobre, luksusowe. Takie czasami życie ponad stan, yy, kierowanie się bardziej ku materii, to jest ta kultura yy, mieć zamiast być. Więc oczywiście tu będą różne yy, aspekty, nie? Yy, Król Denarów mówi, że na te yy, jakieś hedonistyczne zachcianki czy potrzeby yy, nie zabraknie pieniędzy, nie zabraknie, bo on ma tu dość grośliwa w tym sejfie. A zatem <laughs> mamy taką energię. Stabilizującą. Ym. Oczywiście zbliżają się święta, w związku z tym mamy tutaj duże wydatki w królu denarów. Na co? No, na to dobra. By, by stół był pełen, pełen jadła, alkoholu, bo tu mamy też tą energię dionizji, prawda? Czyli świętowania, święta wina. Ym. Więc takie, takie rzeczy tutaj też mogą być. Ym. Jak ja widzę ten tydzień? W Waszym poczuciu może być on całkiem przyjemny. Całkiem przyjemny, że nie brakuje Ci niczego, że mamy taką energię dość frywolną taką energię, która mówi, że sobie tutaj folgujemy. Czasami obnosimy się z bogactwem swoim, ale to już jest taki skrajny przejaw tej energii. To są takie trochę słabości, albo takie, takie słabostki, takie słabostki. Na pewno jest to jakiś taki strach w koziorożcu, żeby jakaś niekompetencja nie wyszła na jaw. Wy tutaj się jawicie jako specjaliści w jakiejś swojej dziedzinie, natomiast macie jakieś tam swoje takie grzeszki czy, czy niedociągnięcia. I oczywiście to jest ukrywalne, nie? To nie może wyjść na jaw, bo tutaj by była jakaś. Yy, no, yy, no. Majestat tutaj, ten splendor, by, by yy, przybladł yy, nieco. Przybladłby nieco. Proszę tutaj uważać, zwłaszcza mężczy mężczyźni koziorożce, na jakieś takie energie romansowe, bo tu może być taka jakaś energia bardzo, bardzo rozwiązła seksualnie. Więc trzeba by tu przyjrzeć się tym kobietom, z którymi, którymi wy jesteście w romansach, po prostu. Um, troszeczkę poluzujecie w tym tygodniu. Ja mam wrażenie, że. Um, Ktoś tu chce swoją pracę traktować bardzo poważnie, a z drugiej strony, właśnie jest taka energia, gdzie chcemy po prostu odpocząć, pobawić się, mieć więcej takiego poczucia lekkości. Jeszcze jest druga grupa koziorożców, zupełnie inna, gdzie ma olbrzymie problemy finansowe, ale naprawdę olbrzymie, dobrowolnie z czegoś musieliście zrezygnować. I mamy taką przysłowiową studnię bez dna, czyli bardzo duże kłopoty finansowe, natomiast nie martwcie się, dlatego że przyjdzie z pomocą tutaj ten król denarów, to jest jednak energia, która wspiera, nie? Jakieś pomysły na wyjście z tych problemów przychodzi. Dobrze, przesłanie na ten tydzień dla koziołków. Wylosowałam, co tu mamy. Zgaś lampę, kiedy zechcesz. Poznam Twoją ciemność i będę ją kochał. No to myślę, że król denarów, bo to jest ta energia taka stabilna to jest ten mężczyzna, który. On wie, czego chce on jest wierny i lojalny. Może jest w Was jakaś ciemna strona mocy, którą ten mężczyzna chce poznać i pokochać. Zresztą miłość na tym polega, że kochamy cienie i blaski, nie? Danej osoby. Dobrze. Wodniki już, wodniki. Wodniki i wodniczki, poproszę. Tydzień od 3 do 9 kwietnia 2023 roku. Tydzień od 3 do 9 kwietnia 2023 roku dla wodników i wodniczek. Energia dominująca, prowadząca Was przez ten tydzień. I manifestacja tej energii poproszę No będzie takie uwalnianie uwol energia nowości, nowość, która was uwolni, da więcej światła, ciekawości świata, nauki, nowych przedsięwzięć. I takiej energii y, naprawczej, bo to jest energia naprawcza. Tu są rozmowy, tu są negocjacje, tu są nowe pomysły. Czasami na miejscu pierwszym y, energia dzieci, jeśli nie macie. Tak jak w ogóle otwieranie się na nowości, na zrozumienie postawy innych ludzi. Mamy y, energię zgłębiania też y, tematów zupełnie nowych, zawodowych. Szkolenia, energie internetowe, technologii internetowych. I to jest coś, co powoduje Wasz taki powolny, ale jednak rozruch wiosenny, bo tutaj się uwalniamy z sytuacji dość trudnych, uciążliwych. Dziesiątka mieczy w odwrocie mówi. Przychodzi uwolnienie, teraz już może być tylko lepiej. Aczkolwiek zawsze podkreślam, że dziesiątka mieczy w pozycji czy to prostej, czy odwróconej, pokazuje um, okres tymczasowy, przyjściowy, gdzie jeszcze pewien taki trud odczuwamy przy tym przejściu z ciemności do jasności. Z jakiejś ciemnej nocy duszy tutaj też się wychodzi. Powinno być lżej. O ile wcześniej były jakieś takie tematy ciężkie, depresyjne, to widać więcej tego światła. I na pewno no, energie mieczowe to są Wasze energie, nie? To są energie słowa, energia wiedzy, energia intelektualna, energia, która y, opiera się właśnie na tych takich towarzyskich bądź zawodowych, y, no, Zawodowej wymianie, wymianie. Co z tej wymiany tutaj wychodzi? Na pewno coś nowego, coś ożywczego, bo paśmieczy rzeczywiście mówi, że jeszcze, jeszcze, jeszcze z pewną dozą ostrożności i niepewności podchodzimy do tego nowego, bo jesteśmy w takim przejściu między nowym a starym. Tu się coś kończy, tu się coś zaczyna. Żeby się coś zaczęło, coś musi się skończyć. Więc, jeszcze jest jakaś ostrożność, jeszcze jest energia y, może jakiegoś braku doświadczenia. Wy się obawiacie, nie? że temu człowiekowi młodemu brakuje doświadczenia. Mimo to ta ciekawość zwycięża. Mamy tutaj energię chłopca, też energię młodej dziewczyny, albo taki sprawdzian wiedzy i doświadczenia, i wykształcenia. I to jest powiedziane, że zanim zaczniecie pracę z tą nowością, z tym człowiekiem bądź z tym projektem, yy, trzeba tu będzie albo posługiwać się słowem, albo po prostu yy, ta osoba, czy wy sami musicie podnieść swoje kwalifikacje, albo będzie re rewidowanie pomysłów, nie? Nowych pomysłów. Jeśli chodzi o sprawy sercowe, to ja bym powiedziała: to nie ten tydzień. Tutaj nie jesteście gotowi. W jakieś zaangażowanie się w pierwszej kolejności trzeba tu zadbać o bardziej realistyczne wyobrażenia i przygotować się w pełni do jakiejś tutaj walki o nowy jakiś projekt zawodowy, najbardziej tutaj kwestie finansowe. Uwaga, żeby tutaj przyglądać się detalom, szczególikom. Sami sięgajcie do źródeł informacji, bo jak będziecie polegać na innych osobach, Warto mieć oczywiście takich tutaj doradców, y, współpracować, ale, ale jednak, jednak musicie dochodzić do źródła informacji sami i, y, no wiadomo, pańskie oko konia tuczy, więc sami tutaj musicie y, wszystko sprawdzać, bardzo precyzyjnie i dokładnie wszystko sprawdzać. Elementy umów, y, jakichś obietnic to jest tutaj bardzo, bardzo ważne. No, i teraz y, ja myślę, że ten tydzień y, może być takim odczuwaniem ulgi, jednak, bo jakby nie było, to jednak y, mamy takie to wychodzenie z tej, z tej, z tej piwnicy. Więc y, zbliża się koniec jakiegoś kryzysu u Was. Tu się coś zaczyna, tu się kończy jakiś ciężki czas. Y, może w ogóle uda się zidentyfikować po prostu, co było przyczyną tej mojej niedoli. I na pewno przestajecie się tu nad sobą użalać. To jest taka energia większej motywacji do wprowadzania zmian, nie? Energia naprawiania jakichś szkód, energia um, zasięgania profesjonalnej pomocy, może psychologicznej. Um, to pokazuje mi, że, że po prostu od jakiegoś czasu wyżyliście złudzeniami i teraz ciach, prach, nie ma tych złudzeń, więc um, walczycie o swoje, nie użalacie się, może rozważacie zmianę pracy, wychodzicie z jakiegoś marazmu, bo macie świadomość, że najgorsze już za Wami, drogie wodniki. Dobra, przesłanie na ten tydzień już tutaj Wam losuję. A malutko dzisiaj, czasami jest lepiej przymknąć oko niż szeroko otworzyć usta. Może i tak trzeba będzie przymknąć oko, bo ten pazik to on tak by chciał bardzo szeroko tą gębusie otworzyć i tak. On lubi mówić, 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 mówić. No, bywa, że milczenie jest złotem. Ok. Y rybki już, rybki. Rybki. Tydzień od 3 do 9 kwietnia 2023 roku. Ojej, jakie śliskie te karty. Tydzień od 3 do 9 kwietnia 2023, drogie rybki. Sprawdźmy energię dominującą tego tygodnia, co Was będzie prowadzić. Odwrócona Królowa Mieczy. Ojej. A jakiś masochizm, uprawianie masochizmu, użalanie się nad sobą na maksa. Mamy tu też wdowy, rozwódki, może Was będzie prowadzić ta osoba. Oj, ale ona taka jest strasznie pogubiona, niepewna siebie, masochistka. Dobrze, patrzmy dalej, czyli manifestacja tej energii. czwórka Denarów, duża ostrożność, taki masochizm połączony z ostrożnością. Nie chcę wydawać pieniędzy, albo nie chcę otwierać serca. Albo generalnie jest jakiś taki. No jest niby to poczucie bezpieczeństwa, ale jakieś to takie jest. Wiecie, co nie podoba mi się, bo jest ta królowa mieczy w odwrocie na początku, która mówi. Zamykam się, oddzielam. Mm. To jest takie emocjonalnie zimne. Zimno wieje chłodem. Czysta materia, bym powiedziała. To może być energia też bardzo dobra. Może być i bardzo oświecająca. Ona nie musi być niszczącą energią. Ona może być wielkim takim oświeceniem, co nam daje wolność i niezależność. A tu ja nie widzę wolnej i niezależnej rybki. Ja tu widzę rybkę uwikłaną w jakąś. Nie, w burzę i nie, ale w taką sytuację. Z jednej strony zaślepiającą, a z drugiej, ymm, ymm, bo tutaj rzeczywiście ymm, mamy takie poczucie, że my wiemy najlepiej, mamy taką wszechwiedzę, nie? Nie ma człowieka, który posiada wszechwiedzę. Bóg tak, ale człowiek nie. A tu czasami są takie osoby, to możecie być Wy, mo mo mogą być znaki powietrza bądź Ziemi. Które uważają, że wiedzą najlepiej, że posiadły wiedzę. One się wypowiadają na każdy temat, nawet tak nie mają o nim pojęcia. Yy. Tu do końca nie wiemy. Nie wiemy, czym jest prawdziwa wolność. I ta energia będzie oświecająca, ponieważ ona będzie pokazywała, że im wyżej siedzieliście, tym boleśniejszy bywa upadek. I tego możecie doświadczyć. Widzę taką energię zakłamania, jakiejś pruderii, podwójnej moralności. Widzę osobę w tym tygodniu, która zadręcza innych swoimi nieszczęściami, uprawia defety, defetyzm, ciągle narzeka, jak jest jej źle w życiu, że utraciła to, co kochała. Dużo pesymizmu. Kochani, nie tędy drogę. Ja czuję, że to może być wasza energia, naprawdę. Jeśli nie, oby nie. To gonić takich ludzi. Gonić, nie dopuszczać. Właśnie nie dopuszczać do, do, do swojej strefy komfortu. Nie dopuszczać, bo to jak zaraza. Ja rozumiem, pomoc, wysłuchać i tak dalej, ale tu naprawdę nie można y, przerzucać na kogoś y, energii jakichś oczekiwań. Powiecie, jak to jest. Są takie bidusie, które przychodzą i tak strasznie narzekają, i one oczekują, że ty po prostu znajdziesz jakiś cudowny środek. I zrobisz za nich robotę. Czyli bidusie tutaj nie robią nic, ale myślą, że z nieba im spadnie rozwiązanie. Nie. Trzeba się nacharować, napracować. Wtedy rozwiązanie przyjdzie. O tym też mówi czwórka denarów, nie? O strefie komfortu. Czy to jest prawdziwa strefa komfortu, czy pseudokomfort? I nie chodzi tylko o finanse. W ogóle. Życie. Jak się ta energia zamanifestuje w, w czwórce denarów? No, tu jest takie jakieś zabieganie o pieniądze, może być. Może być energia jakiejś takiej oszczędności i zaciskania pasa, i wtedy powiedziałabym na niewykluczone, że jest to zabieg uzasadniony, bo może być rzecz jasna. Mamy tutaj taką konfrontację, właśnie z, z taką jakąś niechęcią. Czyli niechęć do dzielenia się czymś. Takie poczucie, właśnie, że. A że w ogóle może jakaś strata finansowa, że Wy może w ogóle ją jakoś nadajecie jej za dużą rangę. Wiecie, przyjrzyjcie się temu. Tu widzę zemstę, a tu widzę rewanż. Ojej, to nie tędy droga. Będę to powtarzać, ale tu jest coś takiego w tym wszystkim dziwnego, niewiarygodnego. Rada dla was taka, żeby działać czasem modlitwa i zawierzenie sile wyższej. o Ja mówię często, że to jest bardzo ważne, ale niewystarczające. Nie jesteś rozwiązaniem jakiś taki minimalizm życiowy i takie powiedziałabym ascetyczny styl życia i przesadna ostrożność. Tu nie można się bać. Rada jest taka: otwierajcie się na ludzi. Nie obawiajcie się zemsty, nie obawiajcie się, że poniesiecie stratę. Nie obawiajcie się. nie bądźcie zbyt podejrzliwi i nie ufni, bądź zachłani. Dlatego że niestety to nie da wam poczucia bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie, nie? Otwierać się, otwierać się na ludzi, otwierać się na. Też tę siłę wyższą, otwierać się na własną witalność. Yy, potrafić się komunikować z ludźmi, to znaczy, że mieć jasność, być energią taką analityczną, mieć tę energię analizy, nie? Bo jak tu. To, ale tu nie widzę umiejętności analitycznych. Królowa mieczy w odwrocie, źle ocenia sytuację. Pytanie o majątek. Jak kto zdobył ten majątek? Czy drogą uczciwą, czy nieuczciwą? Bo jeżeli nieuczciwą, to trzeba to ukrywać, nie? A to jest powiedziane ukrywanie i tak ci nic nie da, bo prawda i tak wyjdzie na jaw. I trzeba tutaj pamiętać, że pieniądze, może jakaś ryba tu zbytnią uwagę przywiązuje do pieniędzy. Trzeba pamiętać, że pieniądze są jedynie ekwiwalentem energii, a ta musi być w ciągłym ruchu, żeby dawać korzyści, nie? Czyli wciąż trzeba. Krótko mówiąc, wydawać, a nie kisić w skarpetkach. Może są tu jakieś takie rybki, chytruski też bardziej chyba mężczyźni, bo tak właśnie ta energia męska takiego rybiego chytruska się pokazała, co tak kisi w tych skarpetkach te pieniądze. I tak myśli, że co, że uratuje się przed inflacją. Bzdury, nie uratuje się. Jak nie będzie inwestował i wydawał, to nic z tego nie będzie. Pieniądz traci na wartości. Dobra. Yy, przesłanie dla rybek już tutaj mam na ten tydzień. Nie jest hańbą popełniać błędy. Oczywiście, że nie. Nie myli się tylko ten, kto nie podejmuje ryzyka działania. No właśnie, nie bądź taki ostrożny. Ryzykuj. Kto pełza, ten nie może upaść. Krzycz, ja nie pełzam. OK? Dobrze, kochani, do... tutaj czytanie dobiegło końca, więc życzę Wam wspaniałego tygodnia, tygodnia. Który będzie dla Was piękny, godziwy, sprawiedliwy. Kiedyś Fryderyk Nietzsche powiedział coś takiego, i to Wam na koniec przeczytam, bo z tych przesłań, które tutaj mam, różnych akurat tu widzę, więc Wam przeczytam. Widocznie to jest ważne. Fryderyk Nietzsche, mędrzec jako astronom. Dopóki odczuwasz gwiazdy jako coś nad sobą, dopóty nie posiadasz ty jeszcze wzroku mędrca. No to możecie napisać w komentarzach, co możecie napisać. Mędrzec jako astronom, po prostu. Mędrzec jako astronom. No bo czasem nie macie pomysłu i tak mówicie, a ja nie wiem, no to właśnie mam tu o, taki karton z przesłaniami, proszę bardzo, o. i Wam wyciągnęłam, cytat z niczego, z niczego, no właśnie, papatki.